To jest taki tekst, w którym to, co proste, staje się wielkie, w którym to, co wydaje się, że to jest nic, staje się wszystkim. I na tym urok tego tekstu polega. Myślę, że mamy do czynienia z takim miejscem, gdzie każdy każdego zna, gdzie każdy wie, czego się spodziewać po kim innym. Po drugie, oni funkcjonują trochę jak jedna wielka rodzina. Jak to w rodzinie? Wszyscy o sobie wszystko wiemy, mamy do siebie jakieś pretensje. Jest to scenariusz emocji. Wystarczy pół słowa, jeden gest i natychmiast wywołujemy emocje. I to, co jest tutaj ciekawe, to jest właśnie jak wypełnić emocjami aktorskimi te postaci. Ale to jest urocze przez to, że prawdziwe. Czemu Goldoni i Chioggia to jest oczywiste? To znaczy Goldoni spędził tam jakiś czas, był koadiutorem, czyli zastępcą sędziego, obserwował sobie to życie w Chioggi i potem napisał ten tekst, który jest takim cukierkiem dramaturgii dla mnie. To jest taka bombonierka rzeczywiście, dzięki temu, że tam właśnie mieszkał i tych ludzi znał. Czemu ja i Chioggia? Dlatego, że Chioggia to jest jedno z moich ulubionych miejsc na Ziemi, gdzie rzeczywiście to, co napisał Goldoni, mogło się zdarzyć. To jest takie miejsce, gdzie się kończy ląd, zaczyna się morze. To miasto jest takim miastem troszeczkę zatopionym w wodzie, gdzie ta woda podchodzi i podmywa te budynki, gdzie część ludzi jest na lądzie, ale druga część jest na morzu. No u Goldoniego, jak to w klasycznych układach, kobiety są na lądzie i czekają na tych facetów, którzy mają wrócić z morza. Cały czas woda, kanał jest obecny. Padło pytanie na samym początku prób ze strony aktorów, czy ma to coś wspólnego z komedią dell'arte? I moja odpowiedź była nie, dlatego że Goldoni odchodził od komedii dell'arte, próbował ją troszeczkę uszlachetnić i tak daleko poszedł, że ona zanikła. Awantura w Chioggi to jest chyba ostatnia, jeśli się nie mylę, sztuka, którą on napisał przed wyjazdem z Wenecji i trudno pewnie mu było zupełnie zapomnieć o dell'arte. Natomiast tego tekstu przez dell'arte się nie czyta. To jest tekst, gdzie są typy po prostu. To jest komedia typów, to jest komedia charakterów. Udało się stworzyć fantastycznie pracujący ze sobą zespół aktorów. To jest coś, co ja uwielbiam, to znaczy jeżeli spotykamy się na próbie i aktorzy wchodzą w to na 100%, nie wychodząc po zagraniu swojej sceny, tylko biorąc udział w próbach kolegów, podpowiadając różne pomysły i tak dalej. Zadaniem na najbliższy czas jest wprowadzenie tego wszystkiego, co jest poza aktorem. To znaczy muzyka, która jest dodatkowym aktorem, następnie przyjdzie moment, kiedy założą kostiumy, następnie przyjdzie lekko spadzista scena i to wszystko trzeba warstwami na siebie nakładać. Moja praca z Weroniką Karwowską głównie polega na tym, żeby nie odtwarzać jakiejś rzeczywistości, tylko żeby ją przywoływać. I żeby jednocześnie to, co stworzymy, było teatralne, sceniczne. Nikt nie będzie miał wrażenia, że jest w Chioggi, natomiast Chioggia będzie obecna na scenie. Kiedy przysłałem Weronice zdjęcia z Chioggi, a potem ona dokonała jeszcze następnych poszukiwań, to zauważyliśmy, że to jest miasto, które się odbija w wodzie. I tak staraliśmy się zbudować scenę. Będzie odbijanie się domów w podłodze. Będzie wjazd tartany, czyli statku żaglowego, rybackiego, który przywozi te ryby i przywozi tych facetów z morza. Staramy się stworzyć pewną bardziej atmosferę, czy taką syntetyczną wizję tego miejsca, zapach tego miejsca, do czego też jeszcze bardzo przysłuży się muzyka. Dopiero plastyka z muzyką zrobią cudowne, mam nadzieję, otoczenie, tak żebyśmy się poczuli gdzie indziej, nie w Warszawie. Nie wiemy, co się będzie działo na świecie 26 maja, ale właśnie może dlatego warto sobie zafundować takie miejsce, które my nazywamy jaśniejszą stroną ulicy. Zapraszamy na to, żeby chociaż przez te 2 godziny być w innym świecie, gdzie największy problem to jest kto kogo kocha, za kogo wyjdzie za mąż, czy oni już wrócili, czy go zaaresztują, czy nie zaaresztują. Zapraszam.